gromada kręczków na Dolnym Śląsku podjęła hasło współzawodnictwa o przedterminowe wykonanie planu skupu zboża. Do chłopów kręczkowskich przybyli ich starzy przyjaciele, górnicy z Wałbrzycha. Skup zboża to jedno z ogniw gospodarki planowej, to chleb dla miasta, to zboże na siew dla chłopa. Zboże w ręku państwa to ukrócenie prób kulackiej spekulacji, zabezpieczenie robotników i chłopów przed wyzyskiem. Zrozumieli to dobrze chłopi malo- i średniorolni. Malorolny Kaletyński, jak tysiące innych, dostarczył znacznej nadwyżki zboża ponad plan. Jego sąsiad Rafalski dzisiaj dodatkowo odstawia na punkt skupu 400 kg ziarna. We wszystkich województwach w całym kraju gminy i gromady wiejskie zorganizowały dni zbożowe. Zbiorowe dostawy miały charakter uroczysty. Korowody wozów udekorowane były transparentami. Gromady chłopskie pokazały, że wiedzą, jak doniosłą akcją jest planowy skup zboża. Podczas skupu gromady nauczyły się demaskować i unieszkodliwiać wroga. Kulak ukrywał zboże, chciał spekulować, nieraz wolał zniszczyć ziarno niż oddać je państwu, ale został napiętnowany, ośmieszony i zmuszony przez gromadę do wykonania planu. Zbożowe przyczyniły się do zacieśnienia sojuszu robotniczo-chłopskiego, podniosły świadomość polityczną wsi, izolowały wroga kulaka. Wieś pomaga w wykonaniu planu sześcioletniego. Zofia Lachowska jest pierwszą w Polsce kobietą sztygarem. W kopalni Bolesław Chrobry w Wałbrzychu pełni funkcję sztygara powierzchniowego. Dozoruje pracę brygady, szkoli młodych górników. Przy niej uczniowie Szkoły Przysposobienia Przemysłowego uczą się prawidłowego wyładunku i dostawy pustych wózków na dół do kopalni. Kobiety pracują również na dole. Nowe towarzyszki pracy zastępują mężczyzn w obsłudze kolejek, transportu, sortowni. Lachowska rozmawia z koleżankami, tym razem nie jako sztygar, ale jako korespondent Gazety Robotniczej. Zbliża się uroczysty obchód Międzynarodowego Dnia Kobiet. Pracujące kobiety całej Polski uczczą ten dzień specjalnymi zobowiązaniami produkcyjnymi. Górniczki Bolesława Chrobrego podjęły je jako jedne z pierwszych. O tym właśnie napisała Zofia Lachowska do swojej gazety. W Warszawie ukazał się pierwszy numer nowego wielkiego dziennika. Głos Pracy, organ Centralnej Rady Związków Zawodowych. Jesteśmy w drukarni. Ostatnie godziny przed wypuszczeniem w świat pierwszego numeru nowego pisma. Wszystko gotowe. Maszyna rotacyjna rusza. Pierwsze codzienne pismo związkowe rozpoczyna pracę w służbie mas pracujących. W oparciu o szeroką sieć korespondentów robotniczych, Głos Pracy będzie walczył z biurokracją, szkolnictwem, będzie upowszechniał nowe metody pracy, będzie mobilizował do walki o wykonanie wielkich zadań planu sześcioletniego.
Żołnierska Szkoła Wojsk Pancernych. Jedna z wielu szkół, gdzie rosną i kształcą się kadry naszej młodej ludowej armii. Przyszli oficerowie Ryszard Włodarczyk z Gdańska i Stanisław Kubiak ze Śląska, synowie robotników. Sylwester Sikora, syn chłopa. Pochodzą z ludu, potrafią stać na straży interesów ludowego państwa w obronie jego granic. Nasi oficerowie, oficerowie ludowego wojska, łączą wysokie wyrobienie polityczne, wysoki poziom ideologiczny z doskonałą znajomością sztuki wojennej. Nigdy jeszcze nie mieliśmy tak wspaniale wyposażonych szkół oficerskich. Ta sala nosi nazwę Małego Poligonu. Odbywa się właśnie nauka strzelania z broni pokładowej czołgów. Pomysłowe urządzenia techniczne zbliżają warunki nauki do warunków terenowych. Co innego celować sobie na strzelnicy, co innego na jadącym czołgu. Wymarsz na ćwiczenia. Na naszych czołgistów czeka najlepszy sprzęt świata, niezrównane czołgi radzieckie. Do maszyn! Z każdym dniem rośnie siła Wojska Polskiego. Naszą armię pomógł nam stworzyć wielki sojusznik, Związek Radziecki. Dziś korzystamy nie tylko z radzieckiego sprzętu. Dziś opieramy się na doświadczeniach wielkiej stalinowskiej nauki wojennej, na strategii i taktyce armii radzieckiej, której 33. rocznicę powstania święciliśmy niedawno. Armia ta przyniosła Europie wyzwolenie, dziś broni pokoju świata. Oto dobrodziejstwa wizyty inspekcyjnej Eisenhowera. Niemieckie porty nad Renem rozładowują transport drutu kolczastego na zasieki dla nadreńskiej linii fortyfikacyjnej. Tu w okolicy kolonii amerykańscy okupanci rozpoczęli ofensywę przeciw niemieckim chłopom. Wioska Petersholz ma zniknąć z powierzchni ziemi. Mieszkańcy otrzymali urzędowe listy. Wysiedlenie. Wieś zostanie zburzona. Teren jest przeznaczony na amerykańskie lotnisko. Zagroda, dom, dobytek, precz. Teren wojskowy. Czyż ten napis nie jest najlepszym dowodem anglosaskich kłamstw? Czyż nie potwierdza prawdy o remilitaryzacji Niemiec Zachodnich? Czyżby angloamerykańscy podpalacze świata zapomnieli o losie tych, co budowali tu niezwyciężoną linię Zygfryda? Wielka fabryka samochodów imienia Molotowa w mieście Gorki rozpoczęła seryjną produkcję nowego typu wozów osobowych ZIM. Produkcja jest całkowicie zmechanizowana. Montaż odbywa się na taśmie. Kierownik oddziału i naczelny konstruktor Juszmano sprawdzają jakość i precyzję montażu. Zimy otrzymały luksusowo wyposażone wnętrza. Produkcja radziecka dba nie tylko o jakość motorów, lecz i o komfort jazdy. Prosto z taśmy na tor próbny. A po udanych próbach pierwsza seria pięknych zimów rozpoczyna pracę.